streszczamy.pl Paulo Coelho. 11 minut. Aby zrozumieć swoją naturę, młoda brazylika celowo zostaje prostytutką. Znosi próbę bólu i przyjemności podczas seksu, uważając je za przejawy prawdziwej męskiej miłości. część pierwsza jak wszystkie dziewczyny, Maria, urodzona w małym miasteczku w prowincji Brazylii, marzy o miłości, małżeństwie i dzieciach. Jednak w miłości nie ma szczęścia. Wszystkie romanse z chłopakami, których lubi, kończą się niepowodzeniem. Za każdym razem Maria zachowuje się niewłaściwie i traci swoją szansę. Pozwala sobie marzyć jedynie o dzieciach i domu, ale nie o miłości. Część druga w wieku 19 lat Maria doskonale wie, jak wykorzystać swoje piękno. Ukończyła już szkołę średnią i pracuje jako sprzedawczynia w sklepie z tkaninami, którego właściciel jest w niej zakochany. Maria przez dwa lata pracy zbiera pieniądze, by na tydzień pojechać do wymarzonego miasta, Rio de Janeiro. Dziewczyna osiedla się w trzeciorzędnym hotelu na Copacabanie. Pierwszego dnia spotyka na plaży bogatego pana Rogera ze Szwajcarii. Okazuje się, że jest szwajcarskim impresarią, który potrzebuje pięknych brazylijskich kobiet do występu w kabarecie. Maria zgadza się podpisać kontrakt i wyjechać do Szwajcarii. Nie chce przegapić okazji, jak to robiła wiele razy. Przed wyjazdem Maria chce pobyć w domu. Roger boi się, że dziewczyna ucieknie i chce jej towarzyszyć. Rodzice dziewczyny rozumieją, że nic nie można zmienić i wypuszczają córkę. Maryję kocha właściciel sklepu z tkaninami, chce ją poślubić i jest gotów czekać. Maria jest zadowolona. Teraz wybiera karierę tancerki Samby, mając nadzieję, że zostanie gwiazdą, ale zakochany handlarz pozostaje w zanadrzu, a Maria ma gdzie wrócić. W Szwajcarii Roger staje się zimny i powściągliwy. Pracująca dla niego Brazylika wyjaśnia Marii, że może nie liczyć na obiecane jej w umowie pieniądze. Aby zarobić pieniądze na bilet powrotny i zwrócić koszty, Maria będzie musiała pracować przez cały rok. Małżeństwo tancerzy zadaje konkretny cios portfelowi Rogera, dlatego dziewczętom nie wolno komunikować się z klientami. Maria postanawia się nie poddawać, zarabiać, poznać obcy kraj i zwycięsko wrócić do domu. Maria mieszka w małym pokoju bez telewizora, prawie nigdy nie wychodzi i nie może dzwonić do domu, połączenie do Brazylii jest zbyt drogie. Stopniowo ogarnia ją przygnębienie. Reszta tancerzy myśli tylko o małżeństwie. Maria postanawia być inna i chodzi na dzienne kursy francuskiego, gdzie spotyka młodego Araba i nawiązuje z nim romans. Trzy tygodnie później pomija wieczór w pracy. Roger grozi Marię, ale musi zapłacić dziewczynie znaczną kwotę. Teraz Maria ma pieniądze na bilet, ale nie spieszy jej się z powrotem do domu. Dziewczynie wydaje się, że nie wykorzystała szansy, którą miała. Postanawia zostać modelką i wysyła swoje zdjęcia do agencji modelek. Jedna z agencji organizuje kolację dla Marii z bogatym Arabem. Zaprasza dziewczynę do spędzenia z nim nocy. Maria przypomina sobie wszystkie niewykorzystane możliwości, zgadza się i otrzymuje tysiąc franków. Otwiera się dla niej nowe źródło dochodów. Dziewczyna nie chce wracać do domu bez sławy i pieniędzy i poślubić właściciela sklepu z tkaninami. Znowu postanawia zaryzykować. Maria wybiera instytucję pod przykrywką kopakabany, która okazała się jedną z najdroższych i najbardziej szanowanych. Właścicielka zapoznaje Marię z lokalnymi zasadami i tradycjami, żadnych narkotyków i alkoholu oraz pieniędzy. 350 franków na klienta, śmiało. Maria zostaje zawodową prostytutką. Uważa się za kochankę swojego przeznaczenia. Kontakt z klientami nie daje jej przyjemności seksualnej. Swoje rzemiosło traktuje jak normalną pracę i nie może przekonująco wyjaśnić sobie, dlaczego robi to, co robi. Część trzecia. Maria oblicza, że czysty seks trwa 11 minut. Dziewczyna uważa, że nasza cywilizacja poszła gdzieś źle, a problem nie tkwi w dziurach ozonowych i nie w niszczeniu lasów, ale w tych 11 minutach. Jednak dziewczyna nie stara się ocalić ludzkości, ale uzupełnić swoje konto bankowe i jej się to udaje. Maria przestrzega głównej zasady nie zakochać się. Planuje datę wyjazdu. Ma teraz na swoim koncie wystarczającą ilość pieniędzy, aby kupić farmę w Brazylii. Pewnego dnia podczas spaceru Maria wchodzi do małego baru. Tam zostaje zatrzymana przez długowłosego artystę około trzydziestki z zamiarem namalowania portretu dziewczyny. Kelnerka szepcze Marii, że jest bardzo sławny. Artysta Ralph Hart był w Copacabana i rozpoznaje Marię, ale to go nie odstrasza, widzi w oczach dziewczyny światło właściwe jej samej. Ralph Hart był dwukrotnie żonaty, dużo podróżuje, zarabia dużo pieniędzy i uważa, że seks jest niesamowicie nudny. Prosi Maryję, by nauczyła go kochać, ale ona nie chce kochać. Dziewczyna odmawia mu i stopniowo się uspokaja, ale trzy dni później artysta pojawia się w Copacabana, a Maria z rezygnacją przyjmuje ten dar losu. Ralf zabiera ją do siebie na całą noc. Tego wieczoru nie ma między nimi bliskości, przyzwyczajają się do siebie. Część czwarta. Wolność miłości Marii polegała na tym, że nie było na co czekać ani o co prosić, jednak dziewczyna zrozumiała, że pewnego dnia Ralf zda sobie sprawę, że ona jest tylko prostytutką, a on jest znanym artystą, i odwróci się od niej. Maria nadal pracuje. Właściciel lokalu informuje ją, że Ralf jest specjalnym klientem jego lokalu. Pewnego wieczoru przypisuje Marię do innego specjalnego klienta, przystojnego czarnowłosego Anglika. Płaci dziewczynie tysiąc franków i zabiera ją do hotelu. Maria się martwi. Nie chce zostać z Anglikiem na całą noc, ale nie chce odejść, nie wiedząc co to jest specjalny klient. Anglik okazuje się sadomasochistą. Ale tego wieczoru tłumaczy Maryi jedynie, że ból może przerodzić się w radość, uczucie pełni życia, błogości. Potem Maria spotyka się z Ralfem. Oddają się fantazjom przy kominku, ale bliskość już się nie powtórzy, dziewczyna chce przygotować ukochanego do seksu. Kilka dni później spotyka się z Terencem i odkrywa nowy aspekt. Lubi być uległa i odczuwać ból. Po raz pierwszy w karierze Maria osiąga orgazm z klientem. Po tej nocy Maria wierzy, że odnalazła siebie i marzy o tym, by pójść dalej z Anglikiem. Rozmawia z artystą o bólu i przyjemności. Okazuje się, że Hart też tego próbował. Zabiera Marię do publicznego ogrodu późno w nocy, zmusza ją do rozebrania się i chodzenia boso pokującym żwirze. Maria rani nogi do krwi, marznie i omal nie mdleje. Więc Ralfu udaje się jej udowodnić, że ból jest nie tylko przyjemny, ale także potworny. Próba przygotowana przez Ralfa inspiruje Maryję z niechęcią do zawodu prostytutki, w której cierpienie wydaje się nagrodą, a pieniądze usprawiedliwiają wszystko. Część piąta. Maria kupuje bilet do Brazylii. Ralf jest jedyną naprawdę czystą rzeczą, która jej się przytrafiła. Ale on, jak ptak, został stworzony do swobodnego lotu, a ona nie chce go krępować. Wieczorem Maria przychodzi do Ralfa, żeby się pożegnać. Kochają się. Maria osiąga orgazm cztery razy z rzędu. Prosi ją, żeby nie odchodziła, ale już podjęła decyzję. Maria wychodzi, gdy Ralph jeszcze śpi. Do ostatniej chwili ma nadzieję, że Ralph ją dogoni. Ale cuda się nie zdarzają. Maria leci do Paryża na lot transatlantycki. Znajomy głos nagle ją wita. To jest Ralph z bukietem kwiatów i lśniącymi oczami. Poleciał do Paryża przed Marią i czekał na nią przy terminalu. Maria zdaje sobie sprawę, że ma przed sobą całą młodość i zapomina o gospodarstwie i właścicielu sklepu z tkaninami. Na koniec autor dziękuje kobiecie, która opowiedziała mu swoją historię. Była prostytutka, która pojawiła się w powieści pod imieniem Maria, obecnie mieszka w Lozannie z mężem i dwoma cudownymi córkami.